Najdłużej podczas naszych przygotowań ślubnych zastanawialiśmy się nad tym, co dać naszym gościom na prezent. Chcieliśmy, żeby było to coś praktycznego, ale żeby pasowało również do klimatu wesela. Ja także bardzo chciałam, żeby było związane z jedzeniem, bo uwielbiam jeść. I pewnego dnia, robiąc zakupy w centrum handlowym, zobaczyliśmy sklep z cukierkami Lindorkami i stwierdziliśmy, że to jest to. Jako że motywem naszego ślubu i wesela były chmury oraz powietrze i lekkość, to zdecydowaliśmy się na transparentne pudełeczka, do których włożyliśmy 3 cukierki w 3 różnych niebieskich odcieniach. Dodaliśmy jeszcze bilecik w chmurki z podziękowaniami i gościom prezenciki bardzo się spodobały, a my zostawiliśmy sobie kilka pudełeczek na pamiątkę. Mimo że ten prezencik był bardzo prosty, to przepięknie prezentował się na stołach i był praktyczny, a to było dla mnie najważniejsze.